Azja Express to jest pewien mały wycinek waszego wspólnego życia, ale wspomniałeś, Czesław, o ślubie i tak się zastanawiam, czy wy widzicie w sobie jakieś różnice od tego momentu, gdy się poznaliście, przez ślub aż do teraz? Czy jesteście innymi osobami? Bo wiadomo, że czerpiemy od siebie w tych związkach. Dorota mówi, że jak człowiek się nie zmienia, to staje się nudnym. Jak ty się zmieniłeś dzięki właśnie Dorocie? Zapytaj panią Biedronce, ona powie. Znaczy, chodzi o to, że chyba wszyscy to widzą, że ja się zmieniłem według mnie, według wszystkich, całej mojej rodziny, zmieniłem się podobno na lepsze. A ja czuję, że nigdy, ja wcześniej nie miałem domu. Ja mieszkałem w mieszkaniach, miałem swoje mieszkanie, mieszkałem w pokojach. Ta przestrzeń, którą jesteśmy w koneserze dzisiaj, w butelkowni, mamy 100 metrów do naszego mieszkania i ten zapach domu, gdzie otwieram drzwi i wiem, że jestem w domu, tego nigdy nie miałem. Dopiero to poznałem, jak... Ja nigdy wcześniej nie mieszkałem żadną kobietą w swoim życiu, więc to szczęście, co mnie spotkało, że dzielę dom, 4 ściany z Dorotą i mieszkanie pachnie Dorotą, to jest powód, żeby wracać. No, to jest, jeżeli to nie jest zmiana w życiu, to nie wiem co. No bo dom to nie tylko te 4 ściany, ale właśnie osoby, które ten dom tworzą. Czujesz wzruszenie, bo tak piękne słowa Czesław powiedział. Mówicie sobie to na co dzień? Wiesz co, tak, staramy się codziennie jednak taką intymność zachować, także taką werbalną intymność też. Ale łatwiej przychodzi trochę, żeby nie było, teraz na pokaz jest Viva, więc staram się być bardziej miły i romantyczny niż normalnie. Ale wierzę, że to trzymanie się za rękę, które tutaj jest, to występuje też w waszym codziennym życiu. Zapytam was na koniec, czy Warszawa jest tym waszym miejscem, bo faktycznie słyszałem, że mieszkacie na Pradze. Czy wy macie jakieś jeszcze inne miejsce, które jest waszą taką oazą spokoju, albo myślicie o tym, żeby mieć? Bo jak wiemy, czasami tych bodźców jest za dużo. Kopenhaga. Kopenhaga i chyba Bangkok, nie? Ach, Bangkok, tak. No ale to takie bardziej takie wakacyjne miejsce, to tak, no, uwielbiam Bangkok. A ponieważ rodzina cała Czesława jest w Kopenhadze, więc tam często bywamy. I to rzeczywiście jest takie miejsce, też taki trochę nasz dom. Lubimy tam bardzo bywać. Tak, nie ukrywamy, że marzymy o wspólnym życiu za 30 lat w małym domku w Danii na wsi. To bardzo piękne marzenie. Myślisz, że, tak jak mówimy, marzenia, pragnienia, to jest coś, co się faktycznie wydarzy, do czego będziecie dążyć i tak układacie swoje życie, by to się udało? Czy nikt nie myśli o tym, co nie za 30 lat? Zdecydowanie staramy się tak nasze życie budować, żeby to się wydarzyło.